Cześć wszystkim kolekcjonerkom oraz kolekcjonerom szkła zaprojektowanego przez Państwa Drostów. Ja nazywam się Aleksander Prugar, jestem kolekcjonerem, ale również fotografuję szklane obiekty. A to jest jedno z moich ulubionych zdjęć. Ze mną jest Magdalena Julia Bayer. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Madziulkę, bo tak mówię do mojej współpasażerki. Poznałem na jednej z grup poświęconej Ząbkowickiemu szkłu. I powstał taki pomysł, żeby razem pojechać w pewne miejsce, które każdy kolekcjoner powinien chociaż raz w życiu zobaczyć. Madziula, gdzie my jedziemy? Jedziemy do Huty Szkła Ząbkowica. Jak on do ciebie mówi? Magdalena, proszę. Dlaczego? Ponieważ uważam, że... Nie jest to godne imię dla kolekcjonera. Nie, właśnie Magdalena jest godnym. Tak. Ale Madziula nie jest godna. Madziula z godnym imieniem po zakończeniu kolekcjonowania. To się nie będzie trzymać, jeżeli nie masz tej łapki. Będzie. Kolekcjonerka Magdalena. Brawo. Dobrze, czyli kolekcjoner Aleksander i kolekcjonerka Magdalena zmierzają do... A teraz chwila przerwy, musimy sprawdzić mapę, bo chyba źle pojechaliśmy. Opowiedz o twojej kolekcji. Słuchamy. Moja kolekcja i moje kolekcjonowanie właściwie zaczęło się stosunkowo niedawno, bo dopiero rok temu w zasadzie wróciłam do pewnej rodzinnej tradycji, można byłoby rzec, ponieważ moi rodzice kiedyś posiadali i byli właścicielami prężnie działającego sklepu ze szkłem i porcelaną w centrum Gliwic. Moja kolekcja asteroidów właściwie opiera się na zbieraniu kompletów. I to kompletów talerzy na 6 osób. Powiedz mi, dlaczego zbierasz zestawami, które zawierają 6 nakryć? Ponieważ kolekcjonowanie nie odnosi się bezpośrednio do mojej sytuacji rodzinnej w tym momencie, natomiast jest związane z jakąś myślą, z jakąś wizją, z jakąś fantazją na przyszłość. I bardzo mi się podoba taka myśl, że kiedyś będę mogła przygotować taki obiad dla mojej najbliższej rodziny, dla najbliższych znajomych i stół w całości przygotować na zastawie ząbkowickiej. Głównie na asteroidach i tak mi się to marzy. I sama wizja tego, że ten moment celebrowania takich prostych czynności, które spajają relacje rodzinno-przyjacielskie czy spożywanie wspólnie posiłku, będzie podbity tym, że będzie przygotowany na projektach Państwa Drost. Dojechaliśmy. Na Hutę można wejść, po prostu dziury w płocie są wszędzie. No, towarzystwo mamy tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry, tak mam być. Ja jestem Sergiej. My kocham Polskę. Ja lubię Ukrainę. Dokładnie. Idziemy. Wszystkiego dobrego. Huta szkła gospodarczego. Wejście nieoficjalne. Wejście przez płot. Magdaleno. Dobrze, to ja czynię honory. Czyń honory. Co my tutaj mamy? Nic.
przez ponad 100 lat z tej huty wychodziło super piękne szkło. Huta przetrwała zabory, pierwszą wojnę, drugą wojnę światową, komunizm, nie przetrwała kapitalizmu. Gdyby nie sprywatyzowali tej huty, to byłby to chyba jeden z najstarszych zakładów na świecie, który zajmowałby się produkowaniem szkła. Natomiast sprzedali wszystko. Wielokrotnie słyszałem takie plotki, że zaraz na początku lat 90. pojawił się tu jakiś jegomość z Ukrainy. Kupił wszystko, jak leci. No i przede wszystkim wniósł majątek trwały w postaci maszyn. I najgorsze jest to, że zostały wywiezione wszystkie formy. W związku z tym wraz z wywozem form zasadniczo historia tego zakładu skończyła się na dobre. No uczucie pustki, no jakiejś gigantycznej straty. Dlatego, że wzornictwo i design z huty ukształtował no, co najmniej jedno pokolenie. Jest to pokolenie naszych rodziców, no to pokolenie nasze. Ludzi w naszym wieku odkrywa to na nowo. Co oznacza tylko jedno, że design Ząbkowic przetrwał próbę czasu. To was zaprowadzimy trochę tutaj, byście się zorientowali. Nie jak jest, ale co z tego wszystkiego zostało. Przyjechaliśmy tutaj poodkrywać to no, historyczne miejsce w sumie. Dziura następna. Uwaga. Uważać na te dziury. Muszę nóg nie połamać. Dlatego, że też z relacji innych ludzi, którzy tu byli wcześniej,
Wiemy, że jest tutaj bardzo specjalne miejsce. Różnica radia. Talerz rotor. Kupczyk. Rotterdam. To rotor? No faktycznie. Stary wzór. Spirelli. Czarny asteroid. Przeźroczysty rotor. Też poproszę mi proszę. Madzia? Tak? Chodź na chwilę. Pokaż tego twojego rotora. Mój jest taki. Mój jest taki. No i patrzcie. Na tej kupie jest kilka ton, może 5, może 10. Kurde, gruzu, który leży tutaj od 30 lat. Znaleźliśmy w tej całej stercie talerz rotor, który jest pęknięty tylko na dwie części. W ogóle totalny fart. Mega fart. Mega fart. Mam pewien pomysł, co z kolekcjonerką Magdaleną zrobimy z tym talerzem. Szklany warsztat w Łodzi. Mam na imię Darek, to jest mój warsztat. Ja jako szkłodziej często naprawiam różnego rodzaju przedmioty szklane. Wielokrotnie są to szkła z Ząbkowic. Staram się, żeby wyglądały po naprawie jak najlepiej. Gdyby wasz radiant, diatret, kura, okulus, asteroid rozpadł się na 1000 kawałków, to właśnie tutaj znowu stałby się takim obiektem w całości. To jest szkło, które dzisiaj do mnie trafiło. Naprawę rozpocznę od oczyszczenia krawędzi talerza. Rozprowadzić klej na krawędzi, tak żeby dotrzeć wszystkie wyszczerbione miejsca. Dzięki temu efekt klejenia może być lepszy. Bardzo niespotykany kolor, stalowo-szary, z lekką śliwką i lekkim fioletem. Zależy, z której strony się na niego popatrzy. No dobrze, trzymajcie, niech cieszy wam oko. Pięknie.
Bardzo dziękujemy. Nasz talerzyk w całości.